witajcie w kolejnym odcinku z serii Toka Life World, a dzisiaj przedstawię Wam moją wersję historii o zakochanym kundlu. Na początek przenosimy się do przepięknego domku, gdzie mieszka piesek o imieniu Lady. Lady, Lady, kochani piesku, gdzie jesteś? Chodź się troszeczkę pobawimy. Mam Twoją ulubioną maskotkę. Lady, och, chyba nie masz ochoty na zabawę. W takim razie się trochę potulimy. Usiądziemy sobie na naszym ulubionym miejscu i będziemy się przytulać przez cały dzień. Och, kochanie, czy ty możesz dać chociaż na chwilę spokój z tym psiakiem? On cię nie odstępuje aż na krok. A co ja mogę poradzić, że Lady tak bardzo mnie kocha? No dobrze, rozumiem. Lady, mam dla ciebie twoje ulubione przekąski, proszę bardzo. Och, ależ ci smakują. Ej, dziewczyny, chyba pozwolicie, że się do Was przysiądę i wspólnie spędzimy troszeczkę czasu. Tak oto mijał każdy dzień w domu Lady. Ona i jej właściciele byli wspaniałą rodziną, a Lady nigdy niczego nie brakowało. Aż do czasu, kiedy jej właściciele ogłosili pewną nowinę. Lady, kochanie, od dzisiaj już nie będziesz samotnym pieskiem. Ten dom wypełni jeszcze jeden wspaniały głos. Lady, muszę ci powiedzieć, że wkrótce w tym domu będzie mała dzidzia. Oj, kochanie, nie wiem, czy ten pies to rozumie. Nie wiem, czy psy rozumieją, że jesteś w ciąży i że będzie tutaj bobasek. Och, moim zdaniem idealnie to rozumieją. Miłość kwitła, Lady była zadowolona, a tymczasem po drugiej stronie miasta, daleko, daleko na wysypisku wśród śmieci, żyła sobie zgraja psiaków, a wśród nich Tramp, znany i popularny psiak, który zawsze uciekał przed złapaniem. No hej, chłopaki, co tam? Co tam dzisiaj robimy? O, Tramp, a ty co tutaj robisz? Myślałem, że znowu się szlajesz po mieście. A nie, nie, dzisiaj nie. Ej, i co wy tam ukrywacie? Wow, o, siemanko, stary. A co ty tutaj masz? Ho, ho, a ja? Ho, ho, szukałem trochę resztek jedzenia w śmieciach. No co wy? Nie, no tutaj to się nie jada. Ja zawsze biegam na zaplecze restauracji. Tam mnie znają i dają mi najlepsze jedzenie. Chodźcie, muszę wam to pokazać. O nie, to znowu wy, wstrętne psiaki. Uciekać mi stąd! Szybko, szybko, już was tutaj nie ma! Och, znowu wszyscy będą mówić, że jakieś kundle mi biegają po moim wysypisku. Uciekać stąd, psiaki, już was tutaj nie ma! Ho, ho, no raczej, już uciekamy! Ho, ho, chłopaki, za mną, wszyscy! Muszę wam pokazać to moje ulubione miejsce! Ho, ho, no, jesteśmy na miejscu! No co jest, wchodźcie! To jest tylko zaplecze! Ej, Tramp! A tak można? Nikt nas stąd nie wygoni? No nie, no zaraz zobaczycie. Dostaniemy pyszne jedzenie. Ho, ho, a co jest w tych workach ze śmieciami? O, o, tutaj coś chyba jest. Wow, ile rzeczy powyrzucanych. O, i nawet kości. Dlaczego to ludzie wyrzucają? Przecież to można sobie pysznie schrupać. Ej, zostaw to, poczekaj. Hau, 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 hau. O, Tramp! Witaj, psiaku! O, widzę, że dzisiaj nie jesteś sam. O, rany! Ilu przyprowadziłeś znajomych? Cztery psiaki? To oznacza cztery razy tyle jedzenia. No dobra, Tramp. Widzę, że jesteś mega głodny. Poczekaj, zaraz ci przyniosę coś przepysznego. Prosto z mojej kuchni. No nie wierzę, stary. Jak ty to zrobiłeś? Jedzenie prosto od szefa kuchni. To będzie chyba pychota. Poczekajcie, zobaczymy, co dzisiaj przyniesie. Och, dla tylu psiaków, co by tutaj zabrać? Czego mamy dużo? No tak, oczywiście mięso, jeszcze więcej, do tego troszeczkę boczku, no i oczywiście jeszcze kiełbaski. Kiełbasek musi być bardzo dużo. Mam to, wasze ulubione przysmaki, a przynajmniej Trampa. Kiełbaski, paróweczki, do tego jeszcze boczek. Miejmy nadzieję, że wszystkim wam zasmakuje. No dalej, chłopaki, częstujcie się. Hou, 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 to wszystko dla was. No nie wierzę. Hou, hou, poczekajcie.
To jest prawdziwe mięso! Jaka pechota! Ej, dajcie mi też coś! O, paróweczki, moje ulubione! Ale wiecie co? Musimy już spadać, żeby raczej, wiecie, goście w restauracji nas nie zauważyli. Spadamy stąd! A co jest? Gdzie oni się wszyscy podzieli? O, zniknęli. No i nie pozostało mi nic innego, jak samemu poszwędać się po mieście. Och, samemu to nigdy nie jest fajnie. O rany, to znowu ta zła pani! Uciekaj, uciekaj mi stąd, psiaku! O nie, uciekaj, żebym cię tutaj więcej nie widziała! Nogi za pas, uciekać! Tramp uciekał przez całe miasto, a po jakimś czasie w domu małej, przepięknej Lady pojawił się ktoś jeszcze. W ich domu zawitał mały Bobas. I jednak od tego czasu Lady była jakaś smutna. Jej pani nie miała czasu na zabawę. Miska, gdzie miała jedzenie, często była pusta. Zabawki nie sprawiały już jej radości. A jej miejsce na fotelu zajął ktoś inny. I ona już nie mogła tam leżeć. Lady coraz więcej czasu spędzała przed domem, na podwórku, gdzie była samotna. Lubiła sobie siedzieć na kanapie i spać. Aż pewnego dnia... Pojawił się tutaj Tramp! O rany, a kim ty jesteś? Skąd ty się tutaj wziąłeś? Uciekaj, to nie jest twoje podwórko! O, przepraszam panią. Przepraszam, że pani jest taka niemiła. Przez przypadek tutaj wbiegłem. Po prostu uciekam. O, proszę bardzo. A przed kim ty uciekasz? Kto taki cię goni? Och, żebyś mi tutaj nie przyniósł żadnych kłopotów. Nie, nie przyniosę. Hau, hau. Mam na imię Tramp. Hau, hau. A ty piękna? Ja jestem Lady. O, hau, hau. Lady, która ma zły humor. A to dlaczego? Bo moi państwo nie mają już dla mnie tyle czasu. Nie chcą się ze mną bawić. A poza tym w domu pojawił się taki mały człowiek. Hau, hau! O, ja wiem, co to znaczy. Hau, hau! To jest dziecko małe. O, masz złą sytuację, moja droga. Teraz już nie znajdą dla ciebie czasu. O, dlaczego mi tak to mówisz? Dlaczego? Hau, hau! Nie przejmuj się, piękna. Ja ci pokażę piękno naszego miasta. Pokażę ci takie miejsca, w których nigdy nie byłaś. To co? Wybierasz się ze mną? Hau, hau! No dobrze. Ojej, a gdzie my jesteśmy? O, ile tutaj jedzenia? O rany, a ile tutaj ludzi? Hau, hau! Tramp, gdzie my jesteśmy? No co ty, Lady? Hau, hau! Nigdy nie byłaś w mieście? To jest ulica, gdzie jest mnóstwo jedzenia. Hau, hau! A co? Jesteś głodna? Nie, jeszcze nie. Ale wiesz co? Ktoś się dziwnie na nas patrzy. O nie, Lady! Hau, hau! Uciekaj, uciekaj szybko! Ach, znowu cię tu mam! Czy ty wszędzie za mną łazisz, wstrętny kundlu? O, nie widzę drugiego psiaka. Uciekajcie mi stąd! Szybko, szybko! Hau, hau! Uciekajmy! Tramp, poczekaj. Nie mam siły. Mam krótsze nóżki od twoich. Nie mogę tak szybko biegać. Możesz mi wytłumaczyć, dlaczego ona była taka zła? Hau, hau, jakby to powiedzieć, nie za bardzo mnie lubi. Wiesz, jestem psem bez domu, chodzę gdzie chcę, no i nie każdy mnie za bardzo lubi. Ojej, jesteś bez domu. A propos, czy ja czasem nie powinnam już wracać? Moi państwo na pewno się o mnie martwią. Poza tym jestem bardzo głodna. Hau, hau, to może... Zabiorę cię jeszcze w ostatnie miejsce. Hau, hau! Jesteśmy na miejscu. Tramp, ja się chyba boję. Hau, hau, tutaj wejść. A jak znowu nas ktoś przygoni? A jak ktoś nas złapie? Nie, no nie bój się. Poczekaj chwilę. Hau, hau! Hau, hau! Mamma mia, mamma mia! Znowu przyszedł Tramp. Och, szybko zgłodniał. Mamma mia, witaj przyjacielu. O! Ty nie jesteś dzisiaj sam. Hau, 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 hau. Tramp przyszedł ze swoją ukochaną.
la la, oui, oui, oui. W takim razie, o nie, tutaj nie będziecie jeść. Chodźcie razem ze mną, kochane psiaki. Zabiorę was w urocze miejsce. Proszę bardzo, oto miejsca dla was. Zaraz przy balkonie. I teraz poczekajcie, Trump. Przyniosę ci coś przepysznego do jedzenia. Zaraz wracam. O rany, Trump. No niemożliwe. Czy to jest restauracja? Moi państwo nieraz mówili o tym miejscu. Chodzą tutaj na wspólne kolacje, ale ja nigdy tu nie byłam. Ha, no widzisz, moja droga? W takim razie poczekaj, bo zaraz dostaniesz coś przepysznego do jedzenia. Ulala, mamma mia, polecenie, polecenie. Musisz zrobić szybko przepyszne spaghetti. Zamówienie specjalne. A dla kogo to? No jak to dla kogo? Dla Trumpa i dla jej przyjaciółki. Ach, dla tego słodkiego psiaka. W takim razie już się robi. Znajdę tylko przepis w tej oto księdze. Przepis na spaghetti. Mamy to. Zatem wystarczy, że pomieszamy makaron, a do tego wszystkiego jeszcze pomidora. Będzie przepyszny sos pomidorowy. Tralala, tralala, szefie, już się robi. Spaghetti, makaron plus pomidor. Do tego wszystkiego jeszcze talerz. Kładziemy to danie. Jest już gotowe. Och, mam nadzieję, że Trump będzie zachwycony. Proszę bardzo, kochane psiaki, oto danie dla was. Przepyszne spaghetti bolognese. Idealne danie szefa kuchni. Zatem życzę wam smacznego. Trump, udanej randki. Ho, ho, randki? Jakie randki? O co mu chodzi? O, nie mam pojęcia, moja droga, ale to spaghetti wygląda naprawdę apetycznie. Zobacz, jak dobre. O rany, jaki przepyszny sos. Pychota. Ojej, teraz to już jest naprawdę późno. Proszę, odprowadź mnie do domu. Moi państwo na pewno się o mnie martwią. A poza tym, oni chyba zawsze marzyli o jeszcze jednym psie. Wróć razem ze mną, zamieszkajmy razem. Oj, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Ojej, kochanie, coś jest nie tak. Przez cały dzień nie widziałam nigdzie Lady. Lady, Lady, piesku, gdzie jesteś? Oj, faktycznie, sprawdzałem na podwórku, nie ma jej. Oj, mam nadzieję, że nie uciekła. Lady, 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 kochanie, chodź tu do nas. Ojej, to jest moja wina. Przez cały dzień się nią nie interesowałam. O nie, Lady, gdzie ty jesteś, kochanie? Hau, 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 hau! Dzięki, Trump! Dzięki wielkie, że mnie odprowadziłeś. Poczekaj, moi państwo cię zaraz zobaczą i na pewno od razu pokochają. Hau, hau, no, no nie wydaje mi się. Poza tym, ups, chyba mamy towarzystwo. A mam cię, wstrętny psiaku. I ciebie też, mała. Co wy tu robicie pod tym domem? O nie, teraz już wam nie ujdzie to na sucho. O, ja was złapię i wywiozę do schroniska. Hau, 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 hau. Słyszę, słyszę Lady. Jest pod drzwiami. Och, na całe szczęście wróciła. Lady, kochanie. O, a pani to kim jest? To są niebezpieczne psy. Lepiej niech się pani odsunie. Zabieram je do schroniska. O nie, nie, nie ma takiej opcji. Lady to mój pies. Zaszła jakaś pomyłka. Hau, 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 hau. W takim razie zabieram tego drugiego psiaka. Hau, 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 nie, nie, hau, hau. Proszę poczekać. Kochanie, dzieje się coś złego. Wydaje mi się, że to jest nowy przyjaciel Lady. Ten pies nie jest bezpański. On również należy do nas. On z nami mieszka. Jest członkiem naszej rodziny. Co takiego? Ach, niemożliwe. Proszę uważać, on jest bardzo, ale to bardzo niebezpieczny. Proszę się nie martwić. Poradzimy sobie. Ojej, kochanie, chyba niespodziewanie nasza rodzina jeszcze bardziej się rozrosła. Od dzisiaj mamy kolejnego psa. Wiesz co? Nawet się cieszę. Lady będzie miała teraz przyjaciela. Och, a ja się cieszę, że Lady jest taka wesoła. Lady, obiecaj mi, że już nigdy, przenigdy nie uciekniesz z domu. Hau, hau, no i co, Trump? Mówiłam ci, moi państwo są najlepsi na świecie. I tak naprawdę nas uratowali. Gdyby nie oni, ta zła pani by nas złapała. O rany, masz rację, Lady. Ale powiem szczerze, że ten dom jest przepiękny. Ha,
I od dzisiaj mieszkamy razem. Ojej, kochanie, spójrz tylko. Nasza rodzinka teraz pięcioosobowa. Tak pięknie się patrzy na Lady i na Trumpa. Oj, a czy tylko mi się wydaje, czy oni czasem nie są w sobie zakochani? Tak, masz rację. Zauważyłam to od samego początku. No i tak oto, kochani, wygląda moja wersja zakochanego kundla. Uwielbiam tę bajkę. Niedawno nawet oglądałam wersję filmową. No i zakochałam się na nowo. Dajcie znać, czy wy lubicie bajkę Zakochany kundel. Chcecie kolejne jakieś historie? To piszcie to na dole w komentarzu. Do usłyszenia! Pa, pa!